Nic, auta w klasie brak. Później zapraszam kasa, strycznik, już, że powiem, wjeżdża mocno tą strefę buforową przed strefą startu. Musimy tutaj troszkę uprzątnąć drogę powrotu. Także zróbcie tak, żeby było dobrze, jakby to powiedzieli niektórzy, ale zróbcie tak, żeby się tam byli naprawdę jak najbardziej gęsto poustawiani i żeby nie było tutaj samochodów na powrocie.
między innymi jednego z naszych sponsorów i partnerów, czyli firmę Motolider. Jest to bezpośredni importer aut z USA. Nie tylko aut, ale głównie auta chłopaki ściągają. Paweł
ale siedzi tam olbrzymi silnik z olbrzymią mocą. I jak widać na czas, na mecie Paweł melduje się z czasem 12.534. Bardzo przyzwoity czas jak na tak wielkie auto. A my jedziemy dalej. Tor prawy Volkswagen Golf 2. Zaspał, ale Golf GTA 2.
jakiś czas temu, parę lat temu, głównie japońskie i niemieckie auta. To te samochody były najczęściej wybierane do, i jakby przerabiane do wyścigów na kwiatkę. Parę lat temu nieśmiało zaczęły się pokazywać właśnie Mustangi. A teraz jak patrzę do tych Mustangów, praktycznie najwięcej dzisiaj. Zielona składa na to, że prawym. I auto. Pierwszy przejazd tego auta w dniu dzisiejszym.
jest ta chwila przerwę, ponieważ robimy powrót. Przypominam wszystkim zawodnikom, że macie trzy przejazdy. Nie dziw, coś jeszcze przed nim było szatlem.